Władysław Bartoszewski. Człowiek, którego receptą i takim sposobem na życie było, by pozostać realistą, optymistą i którego na pewno wyróżniała sympatia dla życia i dla ludzi. I mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, które będzie właśnie łączyło. Łączy wiele dróg w naszym mieście i też niech tak łączy nas jako mieszkańców. Prezydent Piły podkreślił oddanie ojczyźnie oraz zasługi profesora Bartoszewskiego dla rozwoju polskiej historii, kultury i społeczeństwa. Nadanie nazwy dla ronda przy ulicy Bydgoskiej wzbudzało spore emocje. W kwietniu ubiegłego roku o nadanie mu imienia Władysława Bartoszewskiego wnioskował Komitet Obrony Demokracji. Później pilscy patrioci wnioskowali, by to samo rondo nazwać imieniem żołnierzy wyklętych, załączając listę poparcia z kilkuset podpisami. Obydwa wnioski otrzymały pozytywną opinię Komisji do Spraw Nazewnictwa, ale w związku z tym, że wniosek pierwszy złożyli przedstawiciele KOD-u, pomysł nadania rondu imienia Władysława Bartoszewskiego zdaniem władz miasta miał pierwszeństwo, co Rada Miasta przyjęła. Nazwę Żołnierzy Wyklętych zaproponowano w zamian dla ronda mieszczącego się przy ulicy Towarowej, które tę nazwę otrzymało 1 marca.